Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Czy to z mikroekonomii, czy z ekonomii menedżerskiej, zadania dotyczącego ustalania optymalnej wielkości produkcji, gdy mamy podaną stałą cenę rynkową i podaną mamy funkcję kosztów całkowitych. Ja bym przy tym powiedziała, że raczej możemy mówić tutaj nie o monopolu, tylko o konkurencji doskonałej, gdyż podana cena rynkowa jest stała, niezależna od wielkości produkcji, czyli jest to typowy przypadek konkurencji doskonałej. Jeżeli nasza funkcja kosztów całkowitych, oznaczona tutaj jako C albo TC, zależy od uczelni, ma następującą postać, a wiemy, że cena wynosi jednostkowo 24, to my chcemy, żeby nasz zysk całkowity był zawsze jak najwyższy. Ale jak to zrobić? Jeżeli wiemy, że zysk to jest przemnożenie ilość razy cena, czyli przychód, minus koszty i chcemy, żeby ten zysk był jak najwyższy. Co wtedy robimy? Jednym ze sposobów ustalania tej optymalnej wielkości produkcji jest spełnienie warunku MR równa się MC. Co to jest MR? MR to jest marginalny przychód, albo inaczej mówiąc krańcowy, a MC marginalny koszt, czyli krańcowy koszt. Generalnie nie jest to skomplikowane, ale trzeba powiedzmy poznać zasady. Trzeba zacząć od tego, że przychód całkowity, czym go oznaczymy TR, czy sama literka R, to jest zawsze ilość razy cena. Ilość razy cena, u nas wiemy, że cena jest ustalona na poziomie 24, ilość jest nieznana, a więc równanie przychodu całkowitego wynosi w tym momencie 24Q. Jeżeli wiemy, że potrzebujemy wyznaczyć MR jako przychód krańcowy, tutaj marginalny inaczej mówiąc, jest to matematycznie pochodna przychodu całkowitego. Jest to tutaj wypisane. A więc jest to faktycznie pochodna z tego elementu względem Q. A więc pochodna z takiego elementu jest to tylko 24. Dlaczego? Bo to jest 24 razy niewiadoma. A pochodna ze stałej razy niewiadoma to jest ta stała razy 1. A razy 1 to znaczy, że po prostu samo 24 nam zostaje. Jeżeli chodzi o drugi element tego warunku, to marginalny koszt stanowi pochodną kosztu całkowitego. A koszt całkowity, jeżeli mamy zapisany wyżej i on ma następującą postać, liczymy z niego pochodną. Pochodna z elementu, gdzie tu jest suma i tu jest suma, to jest pochodna z tego elementu stałego to 0. Pochodna z elementu 4Q to jest po prostu 4, a pochodna z 0,5 Q do kwadratu to jest 0,5 razy to dwójka, ale tutaj zniesiona, razy Q do potęgi o 1 mniej. Czyli faktycznie po uproszczeniu zostanie nam plus Q. Jeżeli przypominamy sobie jeszcze raz warunek, to MR równa się MC, czyli podstawiamy, że nasz MC musi się równać MR. Jeżeli jedno przerównamy do drugiego, to tą czwórkę przerzucamy na drugą stronę i otrzymujemy Q. Q jest to optymalna wielkość produkcji, która zapewni nam maksymalizację zysku. Wynika to z przyjętego z warunku, że MR musi się równać MC. A teraz pytanie, no jaka będzie cena optymalna? No ciągle ta sama, czyli 24, bo wiemy, że cena rynkowa jest stała i wynosi 24. A więc możemy powiedzieć, że producent będzie nam sprzedawał na rynku 20 jednostek pewnego dobra po stałej cenie 24. Po co? Aby maksymalizować swój zysk. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono wyznaczenia optymalnej wielkości produkcji, tak jak tu widać, przy założonej cenie i kosztach całkowitych produkcji. W ten sposób, żeby nasz
nasz przedsiębiorca w konkurencji doskonałej osiąga maksymalny możliwy zysk. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, możecie pisać bezpośrednio na adres mailowy tutaj na dole napisany. Możecie też przeglądać stronę internetową, którą tutaj u góry w nagłówku umieściłam. Jest cały zakres wszystkich przedmiotów, z których mogę udzielić Wam pomocy. Jeśli chodzi o YouTube'a, to wszystkie przedmioty są posegregowane w playlisty. Każdą playlistę możecie sobie przeglądać w poszukiwaniu interesujących Was typów zadań, a gdy będę miała możliwość, to będę mogła odpowiadać zarówno na komentarze, na pytania do filmów. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania moich filmów, subskrybowania. Wszystko jest dla Was. Uczcie się, przeglądajcie te playlisty i pamiętajcie, że rozwiązanie takiego pojedynczego filmu nagranego przeze mnie na pewno Wam nie gwarantuje jeszcze zrozumienie tematu. Zadań trzeba liczyć jak najwięcej i wtedy dopiero macie szansę na zaliczenie czy to egzaminu, czy kolokwium. Pozdrawiam.